No i zaczynamy. Zabawę sobotnią, 147 km przed nami. Mamy 6 minut do startu, więc już powoli trzeba się zacząć ubierać. Kołnierzyk zapięty, do środka schowana kominiarka. Na to kask. Uszy wpuszczone w otwory, bo inaczej bardzo boli. O, właśnie. No i dobra. Paseczek musi być zapięty bardzo ciasno, żeby mi to kurde nie urywało baniaka czy coś. No i tyle. Tak, Krzysiu? O, Krzysiu się właśnie ubiera. Profesjonalista ubiera się szybciej niż ja, a ja powoli zaczynam się ładować, ale nie, tego nie będziemy wam pokazywali. Jak to jest, kiedy Przemek próbuje wepchnąć się do tego miniaka? To jest zbyt drastyczna scena, trzeba by wyblurować wszystko. Naprawdę. Kciuki trzymane, my to czujemy, więc możemy jechać. Hej. No było fajnie. Do pewnego momentu, jak znaleźliśmy w kolejny kamień wielkości płyty nagrobnej. Tak, tak mniej więcej wielkości koła. Kamień, który zdecydował się zaatakować nasze prawe tylne koło. Zabrał nam skutecznie wahacz. Kawałek zwrotnicy. Kawałek zwrotnicy, odłamując ją. No i wtedy mniej więcej przekonaliśmy się, że jakieś 10 km wcześniej straciliśmy przedni napęd. Ale w ogóle to nie przeszkadzało, bo jechało się bardzo dobrze. Jechało się bardzo fajnie, bardzo szybko. Dobiliśmy do prawie 70 na godzinę średniej odcinka mierzonej po 20 km przejazdu, więc to było szybko. Tak? Było szybko, było fajnie, ale się skończyło. Teraz ważna napinka. Napinka pod czasem 23, która? 23.45. Musimy zwrócić auto do parku zamkniętego. Dlatego już pospawaliśmy tą urwaną zwrotnicę. Przy użyciu wyciągarki udało się naprężyć wahacz, żeby się spiało, potem pasem jeszcze transportowym go dociągnąć. Teraz chłopaki jeszcze mocowania amortyzatora przedniego, które się urwało, także robią. Zaślepiamy przednią półoś, nie będziemy mieli jej, bo Przemek tego nie przeżył i tyle. No. Jedna rzecz jest ważna. Żeby być klasyfikowanym, musimy ukończyć jutrzejsze dwa odcinki. Tak naprawdę. Tak. Dzisiaj, a gramy tylko... po prostu dostaniemy karę. Tak. Gramy po prostu ukończenie i tyle. No. Nic więcej nie wymyślimy, trzeba poskładać samochód, jutro odpalić, napęd tył, będzie przynajmniej śmiesznie, będzie bokami i tyle. Jeżeli nie będzie dużo piachu, to mam nadzieję, że ukończymy i gdzieś tam w tej tabeli po prostu zawiśniemy. Nie z napisem zdyskwalifikowani, tylko którzy ukończyli. I o to będziemy walczyć teraz w północy. Tak jest. O,